Z Ewangelii według świętego Jana. Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swojego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w jego boku. Zdanie świętego Tomasza, które wielu z nas powtarza codziennie. Nie uwierzę, jeśli. Stawianie Bogu warunków, tak jakby uwierzenie w Niego to było z naszej strony jakieś obdarowywanie Boga, jakbyśmy Mu robili łaskę, że w Niego uwierzymy. Tymczasem jest zupełnie na odwrót. To my otrzymujemy łaskę wiary i to my dostajemy od Boga bezcenny dar, kiedy Bóg daje nam taką szczególną iskrę, kiedy budzi się w nas taka przepiękna iskra spotkania z Jezusem Chrystusem. Dlatego to zdanie świętego Tomasza, które często sprawia, że mówimy o nim także niewierny, nieufny, to zdanie przypomina nam, że nie wolno nam stawiać Bogu warunków, że to nie jest tak, że Bóg ma teraz dokonać jakiejś sztuczki, ma nam coś objawić, ma zesłać nam jakiś obraz albo objawienie, żebyśmy my łaskawie w Niego uwierzyli. Nie, to my jesteśmy tymi, którzy mają się otworzyć jak naczynie, które potrzebuje, by je wypełnić, bo inaczej egzystencja takiego naczynia jest bez sensu. Do zobaczenia jutro.